To moja chatka. Niewielka, ale jednak chatka. Mieszkam w niej na wczasach razem z żoną. Żona jeszcze śpi, jest wcześnie rano. Ja obiecałem, że dzisiaj na obiad będzie rybka. I to będzie rybka, która ostatnio mnie ugryzła w tej wodzie. W wodzie, gdzie pływa tutaj koło strudy są bardzo duże szczupaki. Jeżeli będziecie mieli pecha, wejdziecie nogami, prawda, gdzieś blisko pyska tego szczupaka. To ugryzie. Taka menda. U... Koło strony Polska, Akwen Polski i dzisiaj będzie szczupak. Tutaj te miejsce, gdzie jest właśnie bardzo blisko e, tego drzewka, one często gęsto mi tutaj biorą. I tutaj właśnie się mniej więcej, tu właśnie się rozbijemy. Na początek przygotujmy sprzęt, bo sprzęt jest bardzo ważny na rybach, bez przygotowania dupa. Poza tym, jeżeli idziemy na szczupaka, czyli konkretną rybę, no to tym bardziej trzeba wszystko dobrze przygotować. Idziemy do akwipunku. Chodzi nam na razie o przygotowanie zestawu gruntowego. Będziemy opalić się na wędki gruntowe z różnymi haczykami. Ja sobie różne haczyki tu ostatnio badam. Rozstawmy na razie sprzęt. Możemy jeszcze trochę... Coś takiego, żeby było idealnie. Kaczka widać, że do nas odpływa. To kaczka Sylwia. My ją znamy. Ona nasz też zna. Ja jej bronię przed agresywnymi turystami, którzy czasami nie, no, kaczkami w kaczkę rzucają. <laughs> trzeba, trzeba bronić kaczkę. No dobrze. Pierwsza wędka tutaj, jeżeli chodzi o tą pierwszą wędkę, założyłem haczyk taki 1.0. Będę sobie przyglądał. Tutaj też dałem najmocniejszy, prawdę mówiąc, kołowrotek. Jakby nam wzięło coś mocniejszego. Przyglądam się na hamulec na 70%. Niech i tak będzie. Rzucamy mniej więcej Gdzieś tak. Wędka numer dwa. Tu widzę, że hamulec jest na 60, bo coś ostatnio tutaj trzepnąłem. Eee, tutaj jest też mocny kołowrotek, jeszcze, ale żyłka już jest zdecydowanie mniejsza i, ha i haczyk jest ciutek mniejszy od tamtego. Wędka numer 3 tu jest haczyk. Najmniejszy z tych wszystkich haczyk, numer 4 i dana nukleja. Czyli standardowo, tylko po prostu różni się haczykiem no, i kowrotkiem. Byłem dzisiaj rano też tutaj na rybach i trochę brały. i Trafił mi się boleń, chociaż boleń generalnie nie jest na wędki gruntowe, ale czasami się udaje też złapać bolenia na tym akwenie polskim. Też macie macie bolenie. Należy pamiętać o takiej ważnej sprawie, że jeżeli chodzi o wędkowanie wasze tutaj w Ultimate Fishing Simulator 2, to zwracajcie uwagę na to. Czyli, jaka pogoda i pora? Dlatego, że w tą samą pogodę, w tym samym miejscu, może być inne branie zupełnie, gdy będzie pogoda taka, a owaka. Czyli, na przykład, o poranku w pogodę ładną, tak jak teraz mamy, bezchmurnie, może być brania zupełnie inne niż brania, na przykład, w tym samym miejscu w pogodę ładną, a, znaczy, poranek, a pogoda na przykład trochę chmury albo duże chmury, albo na przykład deszcz. Czy burza, i tak dalej? Także te sprawy należy sprawdzać. Jest kilka gier, które ma to gigantyczne znaczenie w te ustawienie, bo gry Free to Play, te dwie, czyli Ration, Fishing i Fishing Planet, tam jest, leci to cały czas, prze, przesuwa się i, e, i tyle, leci to innym ciągiem. Tutaj w tych kilku gierkach, czyli to, Bass Masters na przykład, Dekaczek jak dobrze pamiętam, ustawia się porę, e, jaką chcecie iść na rybę, i, i jaką pogodę wybieracie. No i teraz idąc w tą pogodę, w tą porę. E, tam czas nie leci, on stoi cały czas w tym miejscu. Tak, chociaż nie, w Basmasterze to leci. W leci, ale zaczynacie od tej pory, od tej godziny, co wybieracie sobie i na przykład brania będą w tą pogodę, o tej porze, o tej porze takie, a pogoda, gdy będzie inna, może to być zupełnie, zupełnie inaczej. Tutaj akurat o poranku badałem sobie dzisiaj było ok, ale znaczy okej, okay, no brało tam. Chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało teraz. Posiedzimy sobie jakieś 20 do 25 minut. Moja technika również, żeby trochę łapać sobie tak bardziej na luzaka i nie muszę pilnować wędek, co się dzieje. To mam pewną technikę. Jak wiecie, tagierka w zasadzie pada, nie ma dobrze zrobionego, ale działa, można owić napada. Ja napada tu nie łowię w ogóle w zasadzie, ale pada mam podłączonego i leżę on na kolanie mi. Przez to jak coś się dzieje, to pad mi wibruje. I wiem, że mam iść po rybę. Dlatego mogę sobie robić, co mi się w zasadzie żywnie podoba. Chodzić, szukać sobie dzika, bo to piękne tereny, i dziki naprawdę w tym terenie i yy, są. Stać sobie nad rzeczką, patrzeć, jak pięknie ta rzeczka wygląda, i czy może wejść popływać. A jeżeli coś faktycznie się dzieje, to na padzie yy, mam sygnał, i nawet jeżeli bym dzwoneczka nie miał, prawdę mówiąc, to wiem, że coś się dzieje. To taka podpowiedź dla Was, jeżeli macie ochotę yy, sobie, czy na przykład. Bardziej na luzaka, a bo w ogóle macie taką ochotę. Na razie widać, że nic nie bierze. Jeżeli nic nie będzie brało, to też pozmieniam trochę haczyki, bo tutaj też Ultimate Fishing Simulator 2, jak również Professional Fishing, jak również Ultimate Fishing Simulator... O! Już czułem na nodze. Chyba trójka. Gry w każdym razie tych twórców, one, haczyki są bardzo, ale to bardzo ważne. Macie ciutek za mały haczyk, może być gorzej. Tak, trzeba idealnie dopasować kaczyki, żeby było naprawdę fajnie. Mamy coś niedużego. No właśnie, boleń tutaj, boleń w tym rejonie. W tym rejonie, gdzie jesteśmy boleń jest, można tu złapać bolenia, ten jest niewielki, no ale przynajmniej już coś wzięło, tu mamy akurat haczyk bardzo mały, bo to jest haczyk jednak 4 no to można złapać już bolenia, tam na tych dwóch wędkach mamy spore haczyki, ale ja tam mieszam tymi haczykami, ja zamierzam sprawdzać te haczyki mniejsze, większe, trzeba testować haczyki, dlatego, że tak jak mówię, tutaj w tych grach, czyli Ultimate 2, Ultimate 1, Professional Fishing... Haczyk ma gigantyczne znaczenie, i trzeba dobrze te haczyki dobrać. Najbardziej to chyba jest technicznie w profesjonal fishing. Jeżeli e, źle te haczyki dopasujecie, to nic, ale to nic wam po prostu nie będzie brało. Tutaj, akurat, był najmniejszy haczyk. Ten boleń, oczywiście, jest w ogóle nic nie warty. On jest chyba mniej warty. Nie, no ciutek więcej chyba warty niż rybka, na którą łapiecie. Także tej wielkości boleń nam tutaj niewiele da. Próbujmy dalej. Oczywiście w bardzo przyjemnych grach wędkarskich, które są w miarę dobrze zrobione, w miarę dobrze zrobione, oczywiście ta gra ma sporo byków, ale w miarę ma pewien potencjał, to jest tak, że nigdy brania nie są pewne. Czyli to nie ma tak, że o poranku musi być od razu 10 ryb, bo wczoraj były 10. Nie. nie. Na tym właśnie polega cała zabawa. Także tutaj też nie wiadomo, jak będzie na przykład danego dnia. I bardziej jest wtedy realistycznie, tym bardziej przyjemnie. Jeżeli te brania są raz takie, raz owakie, w sumie do końca nie wiadomo. Czasem bierze dobrze na grunta, czasem bierze dobrze na spławik, a czasem bierze dobrze na spina. O, o ile oczywiście jest gatunek, który bierze na spina, bo gorzej, jeżeli bierze ryba na spina, która na spina brać nie powinna. No wtedy to już przychodzi bułańska fantazja i wiemy, że trzeba uciekać, bo coś jest nie tak. Chociaż czasami jest dobra gierka, a ma takiego babola, w jedynce jest z karpiami też, ale z czymś jeszcze chyba tam, na tej nowej mapie w ogóle tam się cuda trochę dzieją, tam jest trochę inna, no i ta mapa jest zupełnie inna, bym powiedział, robił to inny człowiek, inna grupa tam robiła, nie wiem dokładnie jak to wygląda, w każdym razie tam jest trochę inaczej i tam mogą dziać się różne fantazje łańskie, bym powiedział, i trzeba na to zwracać uwagę. Tutaj widzę, że tak, dzisiaj trochę już stoimy parę minut, no tym boleń jeden wziął, ale w zasadzie nic się nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o szczupaka, jego ja łapię tutaj. Czasem jest bardzo dobrze, czasem jest slipa. Ale on często, często duży szczupak jest też tam. Czyli jeżeli widzę, że tutaj jest, no naprawdę jest slipa, no to generalnie gitary sobie nie zawracamy. I idziemy dalej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Patrz. Zdążyłem wyciągnąć. Biorę! Biorę! Mam go! No i taki mały nie będzie. Muszę uważać na hamulec, bo widać, że ledwo, ledwo, ledwo wędka może pęknąć. Muszę przyznać się, że jedną wędkę złamałem. E, udało mi się złamać jedną wędkę. Musiałem naprawiać, ale naprawa tutaj chyba jest 0 złotych, jak dobrze widziałem. Nie jestem pewny. Nie jest to mały szczupak, całkiem, ale tutaj też ten zestaw nie jest taki mocny. Żyłka tutaj nie jest największa. Zobaczmy, jak to wygląda. Na razie zaczynamy pompować trochę tą rybę. Tamtą wędkę wyjęłem, zamierzałem pójść w zupełnie inną stronę, ale widać, że wzięło coś, coś większego. Idzie, zębacz nie jest jakiś duży, ale chyba z 8 kilo powinien mieć, zaraz zobaczymy. Nawet więcej, bo prawie 10 kg. Nie jestem pewny, ale muszę powiedzieć, że mi się wydaje, że szczupaki trochę zostały powiększone. Czyli takie napowietrzone wydają się większe. To dobre rozwiązanie, bo e, wygląda bardziej realnie. Ja tylko cały czas mówię, że moim zdaniem, moim zdaniem, ogon powinien zostać podniesiony we wszystkich rybach, żeby to lepiej wyglądało. No i ręka, która przechodzi przez rybę. No się często zdarza w grach wędkarskich. To jest jeszcze taka niedoróbka trochę. No ale też byłoby lepiej, żeby ta ręka była jednak. Ale pamiętajmy, że to jest gra wczesny dostęp, także też tutaj zbytnio się. Nie denerwujmy. Dosyć ładny szczupak, bo około 10 kg. Stanisław być zadowolony to jest rybka, która zdecydowanie nadaje się na obiad razem z żoną. My razem spokojnie, takie trzy szczupaki, damy radę wtrząsnąć i jeszcze będę lekko głodny. Bierzemy szczupaka do siaty. On jest dosyć fajnie warty to nie boleń, ale muszę powiedzieć, że brania tutaj nie są jakieś spektakularne dlatego pójdziemy sobie jednak kawałek dalej i zobaczymy jeszcze na koniec, czy uda nam się. W innym miejscu złapać coś fajniejszego. Idziemy w tamtą stronę. Coś takiego może być, ten stojak ustaniemy idealnie. No i bierzemy trzy nasze wędki. Zobaczmy sobie, gdzieś mniej więcej, no, zobaczmy jak to poleci. Idealnie. To takie bardzo fajne miejsce, a ja tutaj często też i karpie lubią w tym miejscu, jamury też podchodzą, ale i wiele ryb takich białych typu i leszcza tu można zapać, I lina, klen jak dobrze pamiętam. I brzano tutaj też podchodzi. Takie miejsce uniwersalne, ale to też zależy. Nie? Czasami jest duży tutaj szczupak, naprawdę krąży duży szczupak i można go czy Czasami się stoi i jest dupa. Tam trochę brało, ale to takie w zasadzie no bardzo, bardzo małe. Coś tam próbowało popykiwać, ale nie było to coś takiego, żebyśmy od razu mieli. No, serce podniesione do gardła i to jest ta chwila, to jest ten dzień, to jest te miejsce, ja złapię szczupaka dnia. Nie, tak to nie wyglądało. <laughs> nie wyglądało to zbyt owocnie. Zbyt Oprócz tego, że oczywiście łowimy ryby, ja ostatnio Wam zacząłem pokazywać powoli na tych trzech kanałach, na których robię, na każdym kanale, wiecie, jest inny gatunek, nie jak kiedyś, że było wszystko na jednym, pokazuję Wam jak te gry wyglądają na mojej najnowszej karcie, czyli karta RTX 4080 na fulla, ta gierka też na fulla w formacie 3440, coś bierze, bo już na padzie poczułem, ale... Bicia jeszcze nie ma, czyli może coś się od. Nie, jest, dobra. Siedzi czy nie? Siedzi. Czuję znowu bicie na padzie, zaraz może być druga ryba. Także szybko to na wszelki wypadek i macie, bolenia, to w tym miejscu właśnie też jest bolenie, ten ciutek większy od tamtego, ale bolenie one są piękne, naprawdę są piękne, mi się gigantycznie bolenie w tej gierce też podobają, ale e, patrząc realnie, on jest za mało warty na to, że jest to boleń. Ze szczupakami trzeba bardzo uważać to, jak się łowi, z hamulcem, jak nie łowicie najmocniejsze sprzęty. Jeżeli lubicie łapać tak jak Stanisław, czyli, żeby rybą się bawić, a nie łowić karasie na wędki 100 kilo, to trzeba bardzo pamiętać na temat hamulców, wszystkiego tego rodzaju, bo bardzo łatwo można coś na, na rozrabić. Dobrze, ale wróćmy do tego, co też mówiłem. Pokazuję wam tą gierkę na ultra w formacie 3440 na 1440 czyli format 21 na 9 na ultra, całkowicie ile fabryka dała. Na tej karcie właśnie 4080. Staram się wam pokazywać różne takie fragmenty powoli. Dopiero zacząłem w zasadzie na tej karcie od kilku dni. Także różne gierki i gry wędkarskie jak również gry wyścigowe czy przygodowe na tej karcie Stanisław jak również Stefan powoli sprawdzają. Tu pokazuję właśnie wodę, jak wygląda. Ja zawsze mówiłem, że woda w tej gierce naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Ja mówiłem, że i Ultimate Fishing Simulator 1, jak i właśnie Ultimate Fishing Simulator 2, to gry, które wodę mają świetnie zrobioną. No, ale mają sporo rzeczy innych, które są niezrobione i bądźmy realni. Jedno Trochę za mało, żeby było GIT. <laughs> Mam nadzieję, że e, wędkowanie ciągle, walka z rybą będzie polepszona i te najcięższe ryby, one powinny być naprawdę, walka z nimi powinna być mocna, e, to dopracowywane cały czas, żeby to wędkarze, gracze lubią, żeby tą walkę było czuć, żeby ta walka była, a ci co nie lubią, to oni będą i tak łowili cegłę, to znajdą sposób i taki, tak, żeby łowić cegłę e, płotka, wędka 100 kilo, na przykład. I frajda to na całego. Słabo dzisiaj bierze, widać, że coś tutaj też boleń wziął, nie? Ale nie jest taki jakieś owocne, ale zawsze coś bierze, przyglądamy się. Mamy jeszcze jakieś 4 minuty na wędkowanie, później lecę do żony. Wystarczy, na, na obiad już ryby trochę jest. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Prawdopodobnie na wstępnym odcinku wylądujemy tutaj też na białą rybę, ja pokombinuję może coś, bo na razie zdecydowałem się siedzieć na tym akwenie, tylko w różnych porach siedzimy, w różną pogodę i badamy sobie. Szupaka też zobaczymy sobie może w inną pogodę, czyli bardziej pochmurno może. Może zobaczymy sobie go w południe na przykład też jak to wygląda. Także na razie siedzimy na tym akwenie tutaj w Polsce koło Strudy, gdzie często często turystów jest bardzo dużo. takie jeziorko nie za duże w ogóle takie wielkości idealne jak tutaj domki nad jeziorem są takie miejsca na no, Wawrzim Mazurach też jedne są droższe drugie są cena do przyjęcia ogrodzone tereny bardzo bardzo przyjemne są takie miejscówki, gdzie można pojechać, właśnie fajny domek wynająć, jeszcze fajnie wyposażony w fajnym miejscu, lasek, wszystko, grzyby i tak dalej, ścieżki rowerowe. No i właśnie taki fajny akwen, gdzie można łowić ryby. Chociaż są też gówniane akweny, gdzie pieniędzy chcą sporo, ryby nie ma, warunki, nawet stracza nie ma, tak! Albo byłem na takim prywatnym, nie mało już chodzę, nie mam czasu, zajęty jestem grami, ja gram w zasadzie już w grach w rybę. Ale będę jeszcze jak nie tak dawno byłem na pewnym akwenie prywatnym, gdzie Srad był przy, za przeproszeniem, za Srany, to tak powiem. Warunki były wprost fatalne, bym powiedział. Nikt tego nie sprzątał tam w zasadzie. Przepraszam bardzo za, za skojarzenie, ale wybaczcie, że tak mówię, no ale tak się zdarzyło. Także opowiadam takie historie, Są takie miejscówki, gdzie naprawdę właściciele tego przybytku nie dbają w ogóle, będzie branie. Widać, że haczyki mamy chyba tutaj za duże. Na to, co siedzi, boleń tutaj tylko siedzi. Szczupak raczej się dzisiaj nie kręci, chociaż tutaj potrafi być duży, potrafi walnąć tutaj w tym miejscu fajny szczupak, nie, no ale widać, że dzisiaj raczej są tutaj mizerne brania i tamte haczyki, które mamy, czyli 1 i 1 0 się nie sprawdzą. Trzeba by inne jeszcze haczyki sprawdzić, ale dzisiaj. Już raczej nie. Ten boleń chyba podobnej wielkości 3,35. Tak jak mówię, na boleniach furory gotówkowej nie zrobimy. Ale rybka bardzo fajna, bardzo ładna. No i ja zawsze lubię łapać bolenie. W każdej gierce, gdzie tylko boleń jest, to jakoś mnie do tego bolenia ciągnęło. Chyba nic z tego dzisiaj raczej nie będzie. Tam widać, że brania są marne, bardzo marne. Zwijamy się w zasadzie stąd, chociaż pomyślałem sobie, myślałem sobie, że jeszcze można by sprawdzić tam z tego mola na sam koniec. Chodźmy sobie na te na te molo. Można by na spławik zobaczyć, bo jak nie bierze na grunta, no, jak nie bierze na grunta, moglibyśmy zobaczyć na, na spławik jeszcze, bo często gęsto tak bywa. Trzeba, trzeba kombinować, trzeba dać rybie szansę, żeby jednak wzięła. Patrz, myślałem, że folia leży, że zrobili taki numer, że folia leży w wodzie, ale to kamień taki. No dobra. No dobrze, zobaczymy sobie jeszcze tutaj, przygotujmy zestaw spławikowy, tutaj mam zestaw spławikowy, ale to jest kołowrotek 35 kg, mój Boże, trochę duży, co? Mam za mało kołowrotków, muszę dokupić jeszcze kołowrotek, nie mam tutaj, ten mam słabszy, ale to nie używam w zasadzie, mam 6-kilowy, ale jak weźmie coś większego na 6-kilowy, no to będziemy walczyć. E, żyłka 104. No dobrze, Sławik, ja bym tutaj dał inny bombę. Może być bomba. E, haczyk damy. W sumie to nie wiem jaki tutaj dać haczyk dobry myślę. Ten 1-0 to duży, nie? Duży. Dajmy, dajmy tą czwórkę, to jest tak uniwersalnie, zobaczymy sobie, czy w ogóle coś pływa tutaj i weźmy sobie jedną uklejkę. No dobrze, weźmy sobie tutaj wszystko gra, to jest ok, to jest wędka numer 5, tak? Wędka numer 5, jeżeli chodzi o grunt, mamy tutaj 2,50, zdecydowanie trzeba to zmniejszyć, damy met 10 i gdzieś... Rzuciłem bardzo blisko, jak widzicie bomba jest dosyć spora, to jest sławik na dalekie rzuty raczej, ale założyłem specjalnie, żeby Wam pokazać jak można powiększyć spławik. Oczywiście mamy powiększenie tutaj w grze, czyli on jest bardzo widoczny, mamy chyba czterokrotnie powiększenie jak dobrze pamiętam, no i przy takiej bobie jest na pewno duże wrażenie, spławik jest cholernie, cholernie widoczny. Widzi go nawet ktoś, kto ledwo tomny jest, bo wczoraj całą noc balował. Czułem na padzie i mam dziada. Czekaj, czekaj, teraz muszę szybko zmniejszyć hamulec, dlatego że tu daliśmy delikatny zestaw i trzeba będzie uważać. Widać, że rybka nam ucieka, czyli nie wzięło całkiem coś małego. Dajmy hamulec na 70. Znaczy, nie, no nie jest duże, ale takie pierwsze uderzenie było, wyglądało, że jest coś poważniejszego, ale widać, że już jednak nie. Chociaż ryba jeszcze nie chce się poddać i trochę. Zaczyna szaleć. Jak dużo wcześniej czuję na napadzie, że ryba będzie brała? To zależy. Czasami kilka sekund, czasami sekundę. No, coś takiego czuję, że będzie uderzenie ryby. Jest szczupak, bo zastanawiałem się, czy nie boleń, ale to będzie szczupak tylko. Nie jest chyba jakiś duży. Zaraz zobaczymy. Chociaż nie, no dwugwiazdkowy, myślałem, że będzie jednak mniejszy, nie? Dwugwiazdkowy, piękny szczupak z opady, koło strudy, tuż po wschodzie słońca. No i tym pięknym szczupakiem, którego żeśmy chwycili na sam koniec, e, sprawdziliśmy, czy bierze też w innym miejscu w miejscu, w tym co spróbowaliśmy wziął. Kaczka Sylwia pływa. Miejsce koło strony. Zapraszam w lato. Sam może zajadę. Do następnego. Cześć.